Jesteśmy właśnie na pierwszym dniu mojego zgrupowania w Centrum Olimpijskim w Spale. Pociąg osobowy ze stacji Wałcz do stacji Spala nadjeżdża na peron trzeci. Dzisiaj dwóch panów biegało za mną z kamerą. Bywają ekipy filmowe tutaj w ośrodku i owszem, ale to przede wszystkim wtedy, kiedy są osoby w randze prezydenta. Dzisiaj, jak rozumiem, ekipa filmowa przyjechała już nie dla prezydenta, ale dla sportowców i przyszłych mistrzów świata i przyszłych naszych mistrzów olimpijskich. Nieduża miejscowość, a w ciągu weekendu przybywają tutaj tłumy. My, młodzi sportowcy, dzięki programowi Team 100 możemy patrzeć w przyszłość ze spokojem, ponieważ mamy zapewnione środki finansowe na nasz rozwój. Bardzo cieszę się z uczestnictwa w programie Team 100. No jest to wyjątkowa sprawa. Lata chodzi, po prostu oddychasz. Życie sportowca to nie tylko treningi i wyjazdy, to też granie na planie filmowym, tak jak to robimy dzisiaj. Też to jest ciężka praca, ale przy tym fajna zabawa i można pokazać ludziom to, co my robimy i że to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Nasz ośrodek nie jest tylko ośrodkiem zimowym, tak jak większość ludzi myśli. Gościmy bardzo często ciężarowców, lekkoatletów, grupy polskie, grupy zagraniczne. Przy stadionie lekkoatletycznym znajduje się jeden z najstarszych naszych obiektów sportowych, którym jest sala do podnoszenia ciężarów. Jest to miejsce, w którym wychowało się wielu naszych polskich olimpijczyków, mistrzów świata, mistrzów Europy. Cały czas prężnie się rozwijamy, modernizujemy nasze obiekty, żeby sprostać jak największym wymaganiom naszych kadr narodowych, mistrzów świata, mistrzów olimpijskich. Wszystko było do Teamu 100 dzisiaj robione. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne efekty z tego.